Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry Państwu. W poniedziałek naszym gościem Michał Kądziołka, radny PiS, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W piątek rozmawialiśmy z prezydentem. To było na dzień przed okrągłą, no nie tyle rocznicą, bo to w grę wchodzi 100 dni, no ale jednak jakieś expose można wygłosić. Dzisiaj mamy już 102 dni. Jak z Pana perspektywy, na razie zostawiam temat opozycji, jak z Pana perspektywy wyglądają te dni prezydenta, nowego prezydenta Miasta Nowego Sącza? No przede wszystkim to według mnie są to dni aktualizacji obietnic wyborczych, bo ten audyt, o którym mówił pan prezydent, że jest przygotowany, że już wszelkie rozwiązania dla miasta są przygotowane i to tylko kwestia czasu, kiedy te rozwiązania wdroży. No okazało się, że rzeczywiście chyba tego audytu nie było, bo lub był prowadzony nierzetelnie, dlatego że pamiętacie państwo, jak mieliśmy takie piękne billboardy prezydenta, darmowa komunikacja miejska, darmowe parkingi, rehabilitacja darmowa dla sądeckich seniorów. Tam nie udało nawet, się w 100 dni, ale nawet nie ma zalążka tego, a już się wycofują. Wycofują. O jeżdżeniu za darmo mówi się, że od września, ewentualnie od następnego roku, od 2020, od stycznia, w momencie, kiedy wszystko uda się już no na razie sprawdzić. Na razie w MPK jest duży problem i widzę, że pan prezydent nie ma pomysłu. Niemniej ciągle też, deklaruje tę jazdę za darmo. Już dwóch prezesów już było, prawda, w MPK w ostatnim czasie i teraz konkurs ogłoszony, także widać, że jednak tego pomysłu nie było na funkcjonowanie tego MPK i tych gotowych rozwiązań. Natomiast jest mi przykro, że na ostatniej sesji pan prezydent się wycofał z tych obietnic wyborczych, chociażby to o darmowe parkingi, bo wiele mieszkańców pytało mnie, kiedy już nie będą musieli kupować abonamentów parkingowych w Nowym Sączu. Na nowych miejscach parkingowych. I okazało się, że tu jest aktualizacja programu wyborczego, że będą to tylko nowe parkingi. I co jest ciekawe, na komisji ostatnio dowiedzieliśmy się, że te darmowe parkingi i tak nie będą w całości darmowe, tylko na pierwszą godzinę lub drugą godzinę parkowania Nowosądeczan. No niestety, nawet na tych nowych pod panoramą, gdzie ma powstać kilkadziesiąt miejsc parkingowych. O tym dokładnie mówię. Także jest mi przykro, bo nawet na tych billboardach nie było małym druczkiem napisane, że dotyczy to tylko pierwszej godziny, czy tylko nowych parkingów, więc Sądeczanie zostali wprowadzeni. Podobna rzecz wydarzyła się 4 lata temu, kiedy usłyszeliśmy od opcji Prawa i Sprawiedliwości, że na każde dziecko będzie 500+. Potem się okazało, że dopiero na drugie. Teraz przy kolejnych wyborach dowiadujemy się, że już od pierwszego dziecka teraz będzie 500+. Więc co tu dużo mówić? No, to takie obietnice rzeczywiście pojawiają się, a potem w jakimś stopniu udaje się z nimi zmierzyć. Trzeba powiedzieć, to jednak ostatnio zostało to ogłoszone bardzo mocno, że od 1 lipca będzie już na pierwsze dziecko. Tak, tylko to już jest druga tura wyborów, więc akurat Jeszcze w tej kadencji, bo obietnica, że w tej kadencji będzie 500+ od pierwszego dziecka, więc ta obietnica została spełniona. Natomiast pan prezydent już po 100 dniach w zasadzie wycofuje się ze sztandarowej swojej obietnicy. Ale mamy też 5 lat przed sobą, może uda mu się to zrealizować. No zobaczymy. Z pustego tej Salomon nie naleje i o ile rząd cieszy się, że udaje się zaoszczędzić pieniądze, także w ZUS-ie i to grube pieniądze, stąd między innymi możliwość dokładania, czy też jak inni mówią rozdawania, czy też pomagania, tyle w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, no chyba pustki. Znaczy, nie w Urzędzie Miasta, przepraszam, w budżecie. Nie najlepiej się dzieje. No w budżet. No pan prezydent, mając uchwałę budżetową przed sobą w tamtym roku, nie zgłosił ani jednej autopoprawki do tego budżetu, a mógł to zgłosić. Przyjął ten budżet taki, jaki został nakreślony przez poprzedniego prezydenta. Teraz próbuje rzeczywiście jakieś projekty uchwał nam przedstawiać. Mieliśmy tego przykład chociażby przy Sandecji Nowy Sącz. Tylko, że to właśnie tam okazało się, że miało być 30 milionów i ich nie ma. Ale to zostało już wyjaśnione, nawet pani skarbnik. Tylko nie zmienia faktu, że nie ma. Nie, no te 30 milionów są w tak zwanej zdolności kredytowej Miasta Nowego Sącza. Kredytowej. Tak, dokładnie. Więc dlatego my musimy teraz ewentualnie przeanalizować budowę stadionu, bo rzeczywiście takie było zamierzenie. My też będziemy musieli mieć ewentualnie wkład własny do budowy tego stadionu. Podoba się panu to, co dzieje się w tym momencie w ratuszu, także na sesjach Rady Miasta? Czy to jest taka sesja, jaką pan by sobie wymarzył? Nie. Merytoryczna, zgodna, no, zgodna to trochę przesadziłam. Zapytam, czy merytoryczna? Nie podobają mi się te sesje, które są w tej chwili w ratuszu. Ja też nie jestem nauczony nawet tak pracować, bo no jednak co jakiś czas dochodzi do spięć na linii prezydent Rada Miasta. Chociaż widzę, że z upływem czasu jednak te emocje opadają, dlatego że być może pan prezydent nie miał takiego doświadczenia samorządowego, też nigdy nie był nawet radnym Rady Miasta, więc zarządzał gdzieś w jakichś przedsiębiorstwach, bo też kierował się na menadżera i sam mówi,
że tam działa się w sektorze biznesu zupełnie inaczej. Sektor samorządowy jest zupełnie inny. No on inny. Do tego powinien... się przyznaje, że samorządowcy w piątek powiedział na naszej antenie, że jeszcze tym samorządowcom tak do końca się nie czuje. No to dobrą mam diagnozę, czyli trzeba dać trochę czasu. Mam nadzieję, że pan prezydent zacznie doceniać Radę Miasta, zacznie doceniać zarządy osiedlowe. A Rada Miasta zacznie doceniać prezydenta, chcieć współpracować? A mamy jakieś dowody, że Rada Miasta nie chce współpracować z prezydentem? Wygląda pooglądać to, co dzieje się. No nie, ale w większości uchwał, które prezydent nam proponuje, my te uchwały popieramy. Natomiast, panie redaktor, jeżeli przychodzi na komisję pan prezydent Bochenek chwilkę przed sesją i rzuca nam dosłownie propozycję powołania skarbnika, to z całym szacunkiem my nie będziemy na kolanie tego głosować. Czy to nie jest niebo nie? To nie jest niebo nie, tylko po prostu my chcemy rozmawiać, chcemy wymiany opinii. Tak samo teraz było przy Sandecji. Proszę zwrócić uwagę, my jako klub radnych zgłosiliśmy poprawkę do projektu uchwały. Następnie odbyło się spotkanie z panem prezydentem i udało się wypracować wspólne stanowisko, więc to nie jest tak, że my nie chcemy, tylko po prostu czekamy na rozmowę, bo ten dialog powinien w samorządzie się odbywać. Ja jestem ciekawa, pewnie słuchacze też, co pana sprowokowało, pana i pana kolegów, do zgłoszenia interpelacji w sprawie zwiększania przejrzystości i jawności działania organów administracji publicznej w Nowym Sączu. Mieszkańcy zwrócili się do nas z taką prośbą, aby wzorem Warszawy, Lublina i kilku innych miast taki rejestr w Nowym Sączu wprowadzić. Ja szczerze powiem, nawet nie wiedziałem, że takie rejestry są prowadzone. Sprawdziliśmy to i rzeczywiście są, więc dlatego zaproponowaliśmy coś takiego panu prezydentowi. Potem zaczęła się bitwa na firanki, iPhony, ekspresy do kawy. Poszło to w złą stronę i tutaj pan prezydent... A spodziewaliście się takiego rykoszetu, że skoro wy rozliczacie ich, to oni w takim razie rozliczą was? Ale my wcale nie mówiliśmy o tym, że chcemy rozliczać tylko tą władzę. Ja uważam, że taki rejestr też powinien być opublikowany z danymi wstecz, tak aby pokazywać, że rzeczywiście władza nie ma nic do ukrycia. Natomiast też prawie jak w NBP. Słuchałem, jak pan prezydent tutaj mówił, że dlaczego my nie złożyli, czy ja na przykład nie złożyłem tej interpelacji, bo to chyba było bezpośrednio do mnie, dlaczego nie złożyłem takiej interpelacji 12 lat. No i tu właśnie wychodzi to niedoświadczenie pana prezydenta w samorządzie, bo ja jestem radnym dopiero 5 rok. I dlaczego miałem 12 lat temu interpelację składać, jak nawet nie byłem radnym, prawda? Więc składamy to teraz, lepiej późno niż wcale. I mam nadzieję, że pan prezydent się do naszej prośby dostosuje. Natomiast te argumenty, które są podawane przez pana prezydenta, iPhony, przede wszystkim te iPhony zostały zakupione przez urząd za złotówkę. A jeżeli ktoś je odkupił po 2 latach użytkowania za 900 zł na przykład, to w tym momencie jest to zysk dla... Nie ma iPhone'ów za złotówkę. To wie chyba nawet dziecko. Może udało się kupić aparat za tyle, ale wtedy w abonamencie trzeba te pieniądze zwracać. Dokładnie, ale skoro była cesja telefonu zrobiona, za chwilę, czy numeru telefonu, za chwileczkę było odkupienie tego telefonu, więc odbyło się to nawet z zyskiem, można powiedzieć, w tym momencie dla Urzędu Miasta, bo zapłacił za to złotówkę, a teraz zyskuje 900 zł za taki telefon. Ale jest druga kwestia. Mówimy o jakichś firankach. No przede wszystkim tak, zna pani budynek ratusza, wie pani, że jest to wysoki budynek i tam te metry robią koszty. Jeden z drugiej strony, w Nowym Sączu. Dziwię się panu prezydentowi, że tutaj podnosi kwestię firanek, a nie podnosi kwestii, jak potraktował sztandar miasta Nowego Sącza. Radzę państwu, żebyście się z tym zapoznali, gdzie dzisiaj jest sztandar. Ja to 3 razy już podkreślałem na sesji, prosząc pana prezydenta. To gdzie dzisiaj jest sztandar? Był w gabinecie Ryszarda Nowaka w pięknej gablocie, że dzisiaj został przestawiony do pokoju, w którym odbywają się posiedzenia komisji, gdzie jest bardzo ciasno, niekiedy nawet nie ma gdzie usiąść. Wie pan, o sztandarach i o flagach to już się mówiło za czasów rządów pani premier Beaty Szydło. Prosiłem bardzo... To jest temat, powiedziałabym, dość mocny. Bardzo prosiłem pana prezydenta, aby znaleźć miejsce najlepiej na głównej sali ratuszowej, reprezentacyjnej właśnie, żeby tam... I co prezydent na to? No, obiecał, że coś z tym zrobi, a do dzisiaj nie ma żadnych efektów, więc chyba będziemy następną interpelację w tym temacie. Jeśli pan pozwoli, to oczywiście tak ze swojego obowiązku dziennikarskiego takie pytanie zadamy. Bardzo o to proszę. No i też jestem ciekawy, czy w związku z tym, że pan prezydent tak krytykuje tutaj kwestię kupowania zasłon, czy również w innych reprezentacyjnych miejscach ratusza te zasłony będą zdejmowane. No ratusz to jest taka nasza perełka, no to musi wyglądać pięknie i mam nadzieję, że pan prezydent będzie się do tego przyczyniał. Pan wiceprezydent Bochenek, mam wrażenie, rzeczywiście ogląda złotówkę z każdej strony, więc... No niekoniecznie chyba, bo dlaczego zostało potworzone tyle stanowisk, na przykład w Wydziale Ochrony Zdrowia, wcześniej mieliśmy tylko jednego dyrektora, teraz mamy dyrektora i wicedyrektora. Z drugiej strony ani jednego dyrektora nie było, kiedy omawialiśmy merytoryczne sprawy ochrony zdrowia na ostatniej sesji, tylko pracownik merytoryczny. I też chyba nie oglądał pan prezydent tych złotówek dookoła, skoro tylu urzędników wyzwalniał w taki sposób, że teraz miasto jest narażone na duże odszkodowania. Jeśli będzie to odszkodowanie płaciło, jeśli przegra, co pan sądzi o sądeckiej infrastrukturze miejskiej?
No czekamy na bo pan prezydent mówił, że będzie sesja w tym temacie, że będzie o to wniosku, abyśmy na ten temat porozmawiali. Będziemy chcieli zadać pytania panu prezydentowi odnośnie funkcjonowania tej spółki. A przez minione 4 lata, czy właściwie no mniej, bo ona została utworzona, jak pan ocenia jej pracę wcześniej? Niech będzie przez ostatni rok jeszcze. Znaczy, rzeczywiście trzeba powiedzieć tak, że no, już mi się wydaje, że ta spółka zaczęła już korzystnie funkcjonować i dobrze, bo zarządzała parkingami. Rzeczywiście tych obowiązków, które były nakładane na spółkę, było coraz więcej. Natomiast ja ubolewałem cały czas nad jedną sprawą, że do dzisiaj nie została utworzona ta ekipa remontowa, gdzie przewodniczący osiedla miał zgłaszać na przykład, że gdzieś jest zepsuty znak albo jakaś dziura w drodze i ta ekipa miała przyjechać i po prostu to zrealizować. Mam nadzieję, że taka ekipa remontowa w Nowym Sączu powstanie. To było też w naszych propozycjach programowych. Będziemy to panu prezydentowi proponować. Niemniej jednak został pan prezydent teraz, znaczy pokazał nam pan prezydent teraz raport wstępny jak gdyby z analizy tej spółki. Została tam wykazana strata, ale my też będziemy chcieli pytać, czy w tej stracie ujęto na przykład odszkodowanie dla prezesa, który został zwolniony czy nie. Mamy dużo pytań, na pewno będziemy dyskutować. Ale to, że wymieniona została kadra zarządzająca, to chyba pana nie dziwi, ani pana kolegów. To znaczy dziwi mnie to, że tak szybko pan prezydent dokonał zmian, bo ja rozumiem, że audyty odbyłyby się wcześniej. Czy w Urzędzie Marszałkowskim takie zmiany też się wydarzyły w momencie, kiedy marszałkiem został przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości? Ale nie z taką szybkością przede wszystkim, a po drugie, ja uważam, że najpierw powinno się przeprowadzić audyt i jeżeli gdzieś na przykład udowodniono by prezesowi niegospodarność, czy jakieś złe decyzje, absolutnie ja bym z tym nawet nie dyskutował, jeżeli pan prezydent by wtedy urzędnika zwalniał. Natomiast jeżeli to się odbywa przed takim audytem, no dla mnie to jest za szybko, ja bym w ten sposób nie postąpił. Kraków. Witold Kozłowski, wiadomo, marszałek, sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Wojciech Piech, w sejmiku Patryk Wicher, Marta Mordarska, Piotr Lachowicz i od kilku dni, nie wiem czy sobota, niedzielę, wlicza się roboczo, więc właściwie jeśli nie, to dopiero od jednego dnia. Także pan jako wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. No tak, gratuluję. Rzeczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję też za zaufanie. Czyli mamy taką mocną ekipę przedstawicieli naszego regionu w Krakowie. Co to znaczy? Cieszę się, że Sądecczyzna jest bardzo mocno reprezentowana w Krakowie. Natomiast też muszę sprostować, bo już były gdzieś jakieś informacje podawane, że Michał Kądziołka przeprowadza się do Krakowa. Ja się nie przeprowadzam, bowiem ja cały czas pracowałem w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i nigdy z Nowego Sącza się nie wyprowadzę. Nie ma takiej opcji, bo tutaj Nowy Sącz jest dla mnie miastem najważniejszym. Zdąży pan ze wszystkim? Będzie pan miał czas? No muszę, no. Mam 30 lat, siły dużo, więc mam nadzieję, że uda się tą siłę spożytkować na dobre działanie. Dojeżdża pan do pracy do Krakowa codziennie? Dojeżdżam do pracy, tak, dokładnie. Czy jest pan w związku z tym w tej grupie, która lobbuje za zbudowaniem jak najszybszym sądeczanki, ewentualnie szybkiego połączenia pociągowego? No na pewno jestem za tym, żeby takie połączenie powstało, natomiast z perspektywy Rady Miasta no my niewiele możemy w tym temacie. Tutaj więcej zależy od decydentów w Krakowie, czyli tej Urząd Marszałkowski, czy rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Ale rozmawiają panowie ze sobą, na pewno z Patrykiem Wichrem, z którym dużo pracowaliście. Tak, i wiem, że Patryk Wicher również jest zwolennikiem, aby to połączenie... No chciałabym, żeby chociaż jedna osoba stąd powiedziała, nie jestem zwolennikiem, to się nie uda ewentualnie. Wiem, że nigdy nie będzie pieniędzy. Czy kiedykolwiek pojawi jedno się samorządowiec albo polityk, który powie, zapomnijcie o tym przez najbliższą dziesięciolatkę, bo nie ma na to szans. Każdy chce. Jedno jest pewne, że nic nie jest pewne, ale wszystko jest możliwe. Mniej więcej, właśnie. Dokładnie. I mam nadzieję, że te połączenia powstaną. Wszyscy mamy na to wielką nadzieję, tylko właśnie. A co z tym mostem na Pieramowicza? To też rodzaj nadziei, czy są większe szanse? Z tego, co wiem, to pieniądze już są zabezpieczone i marszałek Kozłowski wyraźnie zaakcentował, że będzie chciał tę inwestycję realizować. Będzie ona bardzo ważna. Most w Kurowie też, także tylko po tak, będzie dla nas bardzo ważna. Natomiast ubolewam, że pan prezydent Handzel wyrzucił do kosza węgierską BIS i mieszkańcy Dąbrówki, jak i Biegoniec bardzo ubolewają, bo liczyli na tą Muszę na pana tą o to zapytać. Co udało się prezydentowi? Co na plus? Ojejku, no co na plus? No, na razie to pan prezydent realizuje, to się udało panu prezydentowi na plus, że realizuje poprzednie inwestycje, czy pomysły poprzedników, które zostały wpisane również w budżecie, czy schronisko, które zostało w tamtym roku rozpoczęte, pan prezydent to realizuje, więc to myślę należy pochwalić, tylko powinien więcej o tym mówić, bo rzeczywiście... Siądą panowie kiedyś przy okrągłym stole, ciągnął je panowie. No ja nie zostałem zaproszony do okrągłego stołu, ja chciałem siedzieć przy tym stole w kontekście edukacji, no to radnemu Rady Miasta Michałowi Kądziołce odmówiono uczestnictwa w tym okrągłym stole. No więc
trudno, no ja sam nie będę się wpraszał. Niestety. To ja na zakończenie, bo już zaczyna nam zupełnie czasu brakować, zapytam o Dąbrówkę, bo z tym miejscem pan się najbardziej czuje związany, to sprawa oczywista. Tam pan najwięcej działa. Coś chcecie budować, uda wam się? W czynie społecznym? Tak, będziemy składać do pana prezydenta już za niedługo taki wniosek, który już jest przygotowany, tylko podpisują go jeszcze byli i obecni samorządowcy z osiedla Dąbrówka, bo zbudowaliśmy taki, czy stworzyliśmy komitet, honorowy komitet budowy i takie pismo będzie do pana prezydenta złożone. Wyciągamy rękę do współpracy z panem prezydentem. Chodzi o przekazanie działki, która stanowi dzisiaj element pracy rekreacyjnego Stanisława Janisza i tam chcemy w czynie społecznym, również przy pomocy, mam nadzieję, miasta i firm i tak dalej, wybudować dom kultury w Nowym Sączu Dąbrówce, który będzie służył przyszłym pokoleniom. Biega pan w maseczce? Widziałam na forum facebookowym. Tak, biegam. To jest taki mój mały, taka moja mała metoda na smoga. Kiedy będziemy biegać bez maseczek po Sączu? Kibicuję wszystkim, którzy mają na to wpływ, ale dużo zależy od nas samych, od naszej świadomości, czym palimy. I tutaj błękitny węgiel, nawet zakupiony przez pana prezydenta w tej chwili na koniec okresu grzewczego, no niestety nam nie pomoże. Tym bardziej z tego, co wiem, jego cena nie zachęca sądeczan, żeby to paliwo kupowali. Michał Kąciołka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.